Witajcie, Konrad Karwat, świeżo po konferencji, drugiej konferencji, ostatniej już przed galą. Zadowolony, uśmiechnięty, witam cię. Witam serdecznie wszystkich, hejko. Słuchaj, czy coś cię zaskoczyło na konferencji, bo widzę, że troszeczkę pewność siebie Denisa przemawia przez niego i czy to cię trochę zaskoczyło? Jak mawia jedna pewna księga, pycha kroczy przed upadkiem, także jeżeli on się czuje tak, wiesz, mocno, to dla mnie tym lepiej, to jeszcze mnie bardziej to podbudowywuje. Wychodzę z pozycji underdoga, ale nie wychodzę z pozycji przegranej, także czuję, że będzie dobrze. Słuchaj, jesteś zaskoczony, że on też tak mocno w tym pojedynku stawia na siebie, bo odpowiedz mi na pytanie, czy się mylę, bo Denis był u was w klubie. Czy wy mieliście okazję przerobić jakieś rundki? Wiesz co, niestety właśnie jak Denis był u nas w klubie, ja wtedy byłem przed walką z Słodkiewiczem, więc ja tylko siedziałem z boku, gdzieś jakieś walki z cieniem, robiłem wizualizację. To, co się robi teraz w tym okresie, w którym właśnie jesteśmy, więc totalnie razem nie mieliśmy żadnej styczności. Ale co robił z tymi samymi ludźmi, którym ja na co się sparuję, nie? Więc... A słuchajcie, ekipa jest mocna, bo ja kiedyś byłem i miałem okazję potrenować i naprawdę sobotnie zapasy to jest zajazd mocny. Sam wiesz, że u nas jest sytuacja taka, że jest jest po treningu, przed treningiem, a w trakcie treningu jest mocna robota i tam jedna osoba tylko może mówić, a reszta ma się zamknąć i robić robotę, nie? No to nawet w materiale chyba u nas po tym treningu ludzie zauważyli, że Marcin jednak trzyma taką mocną pieczę nad wszystkim. Ja trochę chciałem właśnie sprostować ten materiał, bo to był materiał sobotni i ludzie mówią, o, jak on się odnosi do grupy na zajęciach. To nie jest żadna grupa na zajęciach. To są ludzie wybrani, którzy przychodzą i to jest grupa totalnie zamknięta. Tam z zewnątrz nie ma nikt wejścia. To nie jest taka grupa zenitowa, na przykład w poniedziałek, wtorek, że możesz sobie tam zapisać się na nią. Na tą grupę po prostu się umawia tylko Marcin i tylko tych, których Marcin wyznaczy, mogą tam trenować. I wiesz, to, że, u nas jest taki rygor, jaki jest, nam to odpowiada. Mi to bardzo odpowiada. Ja wolę mieć trenera, który na mnie przeklnie, który mnie tam nawet nieraz gdzieś tam smyrnie ręką po łbie, że coś głupiego zrobiłem, niż jak taki to będzie mówił. Dobrze. A się generalnie dlatego docencie to, że ja dostałem zaproszenie na tą grupę, jeszcze z kamerą mogłem wejść, bo... Nikt inny poza tą tego nie nagrywał. No, także naprawdę ja byłem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Natomiast ludzie mi pisali, że oni docenili to, że właśnie na plus, że jest taki rygor, że jednak, wiesz, jest tyle charakterów różnych zawodników i to, jak Marcin trzyma pieczę nad tym wszystkim, sam trenując z wami, no jednak sprawia, że wy chyba robicie taki ogromny progres i macie takie dobre wyniki. No zobacz, nasz klub się rozwinął teraz. To pokazuje to właśnie, jak on jest prowadzony, czy właśnie przez Marcina Bandla, czy przez Jackę Żelazko, Jacek Żelazko to jest fenomen, jeżeli chodzi o zapasy pod MMA typowe, więc ja wierzę mocno w tych dwóch gości mocno wierzy we mnie, jeszcze jak uwierzą we mnie kibice, to ta walka będzie na pewno na plus. Słuchaj, spora różnica rozmiarów, jeśli chodzi o wagę, tu nie będzie takiej dużej różnicy, natomiast jest różnica, jeśli chodzi o te warunki fizyczne, no i każdy to chyba mówi, ja też analitycznie podchodząc do pojedynku, to widzę, że jeśli stójka, no to wiadomo, że Denis może mieć troszeczkę większe fory, jeśli chodzi o to, natomiast no, już w tych klinczu i zapasach to generalnie nie będzie to miało żadnej różnicy. Totalnie nie będzie miało to różnicy, tym bardziej, że kochani, ja jestem, tak jak mówię, free fighterem, przedem z dyscypliny siłowej, więc ja przede wszystkim tu wychodzę sobie, by coś udowodnić. Ja wierzę w siebie, że zrobiłem na tyle progres, że jestem w stanie z tym gościem rywalizować. I chcę uwierzyć, że nie mogę się doczekać tej soboty, żeby się przekonać, czy to jest już ten level, czy to jeszcze nie jest ten level, a może jest jeszcze lepiej niż myślimy. Nie wiadomo. Słuchaj, to na pewno po Tarzanie, który też wszedł na ostatnią chwilę, gdzie naprawdę dobrze się zaprezentowałeś, zrealizowałeś świetnie ten gameplan. Po Słodkiewiczu, gdzie też wyszedłeś, zrobiłeś swoje. No tutaj może być taki moment, kiedy niekoniecznie ten pierwszy gameplan może zadziałać. Czy ty jesteś przygotowany na to, żeby reagować w różny sposób na tym, podczas tego pojedynku? Wiesz, trenerzy moi przygotowują mnie tam na różne tam wypadkowe w tej walce. Ale jak będzie finalnie... To wiesz, to tego ci nie mogę. To ci mogę dopiero powiedzieć po sobocie, jak mi tam bania zagrała, nie? A przed? To totalnie nie wiem, co ci powiedzieć. Słuchaj, wariantów mamy dużo, tak? Kondycja też będzie miała w tej walce znaczenie, bo Denis no, walczył, co prawda w walkach na gołe pięści i tamtego parteru było mało. A obydwaj bardzo dobrze wiemy, że inaczej się boksuje, jeśli wstajesz po 3 minutach ciężkiego klinczu, ciężkiego przepychania i te ręce już nie wyglądają tak świeżo jak na początku. No właśnie totalnie nie wiem, jak Denis jest na to przygotowany. Wiesz, czy on właśnie typowo stójkowo się przygotował do tej walki, czy gdzieś tam trochę tego parteru robił. Totalnie nie mam pojęcia.
Słuchaj, a uważasz, że dla niego to był dobry krok, że on właśnie dołączył do WCA i trenuje akurat w Warszawie? Wiesz co, jeżeli chodzi tutaj o dobór trenerów, to nie mi to jest oceniać, bo ja nie jestem gdzieś na tyle osobą kompetentną, która może mówić, że ten trener jest dobry, ten jest niedobry. Jeżeli byś mnie zapytał o strongmana w tym przypadku i wymienił mi takiego trenera, czy takiego, to bym ci powiedział, czy dobrze zrobił. A tutaj ja jestem za mało w tym świecie, żeby ci coś powiedzieć. Dobra, Marcin... Wiem, że Arbi Szamajew i Anzor Radziejew, dobrze mówię, to są trenerzy z WCA? Tak. I Robert Złotkowski chyba, tak? Tak, od stójki. To ci panowie, no to naprawdę znani są w całej Polsce, też robią robotę, więc jeżeli chodzi o ich nazwiska, znam. Ale no nie pracowali w WCA, więc nie wiem, jak tam to wygląda. Ale ty też zdarzać się jeździć po klubach i czy nie miałeś nigdy pomysłu, żeby właśnie do Warszawy zaglądnąć tam na jakieś treningi? Znaczy WCA, przepraszam, skłamałem, byłem. Raz, z Mariuszem Pudzianowskim robiłem trening, ale nie, tak nie byłem na grupie żadnej, nie, żeby tam chłopaków zobaczyć, jak to wygląda. I nie kusiło cię, żeby gdzieś tam spróbować potrenować? Ja w tym Łodzi się dobrze czuję, wiesz, wcześniej to jechałem ten trening jak do pracy, bo wiesz, no gdzieś zakontraktowane to jest, musisz to zrobić, bo ja tak podchodzę do sprawy, jeżeli gdzieś coś podpisałem, szykuję się na 100%, traktowałem to jako swoją robotę, w sensie rano wstaję, jadę tam, a teraz traktuję to jako przyjemność, bo po prostu lubię tam być z tymi chłopakami, lubię spędzać ten czas na macie, lubię te treningi i gdzieś się mi tak się tam odnalazłem w tym wszystkim, że przestałem szukać gdzieś jeździć gdzieś indziej. Słuchaj, powiedz mi, jaka jest waga na dzień dzisiejszy, bo wątpię, że ona się zmieni do soboty jakoś znacząco. Pomidor. Pomidor, słuchajcie, czyli to może być jakaś ukryta taktyka, żeby jednak tą wagą może zaskoczyć, czy siłą? Wagą, jak na Butterbina, wyjdę co 40 kilo. Wyobrażam sobie, jego to byś, wiesz, przewrócił, sklinczował i nie byłoby żadnego problemu. Nie, no słuchaj, na razie nie chcę wadze mówić, bo na razie to jest, wiesz, tajemnica, nigdy nic czeka do ważenia, nie? Dobra, myślisz, że pełen dystans, czy jednak będziecie szukać skończenia przed czasem? No, wiesz, to jest waga ciężka, więc pewnie zakończy to przed czasem. Oby na moją korzyść, a jeżeli ta walka potrwa być trudna, to będę mega zaskoczony i fajnie by było. Ale ja słuchaj, ja z racji tego, że widzę jak walczysz analitycznie, jak podchodzisz do tego, to ja sobie nie wyobrażam, że ty stajesz na środku oktagonu i się po prostu bijesz, bo to jest za duże ryzyko jednak, które wniesiesz do walki. To są twoje słowa, ja co mam ci na nie odpowiedzieć? Ale uśmiechnął się, słuchajcie. To co ty tam sobie analizujesz, to jest w twojej głowie. Słuchaj, ja wiesz, że zaczęliśmy taki nowy format, gdzie analizujemy pojedynki. Został mi jeszcze wasz pojedynek do przeanalizowania w tym tygodniu, gdzie wyciągamy zawodników słabe i mocne strony, więc też będziemy chcieli przeanalizować gdzieś przed całą galą. Troszkę się spocę przed komputerem, żeby przygotować fajną analizę i spróbować wyciągnąć, co ty masz mocnego i co ma Denis mocnego i jak to może wyjść podczas samej walki. Fajny pomysł, na pewno ten format bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o fanów MMA, sam chętnie go obejrzę, bo jestem mega ciekawy, nie widziałem, że tak ktoś prowadzi. Słuchaj, wczoraj wjechał Denis Załęcki kontra Paweł Tyburski, analiza, więc zachęcam, może w wolnej chwili oglądniesz, a mówię, na tygodniu wleci wasz program, obiecuję, dzisiaj się deklaruję, że to zrobię. No to ja na pewno czekam z niecierpliwością i chętnie to obejrzę. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za wywiad, wszystkiego dobrego i widzimy się na ważeniu w piątek. Dziękuję bardzo.